Ahoj, mam Maśki, z tej strony mamochannel.pl i witam was w 26 odcinku Brzoskwinki. Brzoskwinka. Anime tygodnia to Wonder Egg, nowe animku. Wyszło 12 stycznia 2021 roku. Ogólnie jest bardzo osobliwe, a jego niestandardowa fabuła zachęca widza do oglądania, ponieważ na początku, kiedy się ogląda te anime, nie wiadomo o co chodzi, ale już po paru następnych odcinkach powoli się to rozjaśnia i moim zdaniem to jest piękne. I nie dość, że właśnie te animku jest samo w sobie fabularnie ciekawe, to jeszcze ta kreska jest tak śliczna, że nic tylko oglądać. Punkt drugi, czyli postać tygodnia. Postacią tygodnia w tej brzoskwince będzie Shikamaru. Możecie się teraz zapytać, Momo, dlaczego Shikamaru akurat? A ja wam na to odpowiem. Moim zdaniem Shikamaru jest jedną z najinteligentniejszych, dobrze powiedziałam, postaci z serii Naruto. I moim zdaniem jest niesamowity. Po prostu lubię takie osoby, przede wszystkim inteligentne. Dlatego też lubię Shikamaru, głównie przez to. I jeszcze dlatego, że właśnie jest tak trochę leniwy, to tak utożsamiam się z nim. Kolejny punkt, czyli jedzenie tygodnia. Zastanawiałam się dość długo nad tym, co by dać jako jedzenie tygodnia i stwierdziłam, że dam Mercy, dlaczego nie? Zawsze, odkąd pamiętam, Mercy się dawało na jakieś urodziny, na jakieś imieniny. I ja zawsze wyjadałam zielone. Jest to jedzenie tygodnia, dlatego że właśnie dużo ostatnio dostałam tych czekoladek i mam takie, Boże, kiedy ja to zjem. I czas teraz na wyzwanie tygodnia. Dostałam bardzo kreatywne wyzwanie, żeby zrobić szejka brzoskwinkowego i wypić go tutaj na filmie. Nie mam pojęcia, jak się robi szejki, dlatego wezmę jakiś jogurt i brzoskwinki w puszce, jakby zmiksuję to i no. Okej, zrobiłam to. Nie wiem jakim cudem, ale mi się udało. Więc tak, skosztujmy. Wasze zdrowie, widzowie. Jakby to jest serio dobre. Więc tak, to już by było na tyle w tej zacnej brzoskwince. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że wykonałam poprawnie wyzwanko. Stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, piszcie tam jakieś wyzwanka w komentarzu. No i co, ja się z wami żegnam. Buziaczki, matane!